Ajo, mówi Solaris. Dzisiaj opowiem na bardzo ważny temat o antykoncesji, czyli chodzi o to, żeby nie zaliczyć wpadki. No to od razu powiem, że oczywiście tabletki antykoncepcjonalne i gumki to odpadają z automatu, bo wiadomo, nie? Kto by tam pamiętał o gumce po pijaku, a jak już chcesz założyć, to i tak tipsami dziur narobisz i wyjdzie na to samo. A tabletki antykonfekcyjne to po prostu działają tak, że ci tak po nich dupsko rośnie, że ci i tak nikt nie chce puchnąć. A przecież nie o to chodzi. No to jedną z takich metod, co działa, to jest stosunek przerywany. To po prostu polega na tym, że jak się bzykacie, to ktoś musi wam wejść i przerwać. No później jak wyjdzie, to normalnie kończycie. No tylko to nie zawsze działa, bo nie zawsze jest ktoś jeszcze w domu, nie? Następną metodą jest kalendarzyk. I to po prostu polega na tym, że się zapisuje wszystkich, z którymi się bzykałaś. Ta metoda ma jeden plus, że potem w razie co łatwiej znaleźć ojca. No ale to wiadomo, że wszystkich i tak nie spamiętasz, a poza tym komu by się chciało tyle pisać? No są jeszcze takie naturalne, ekologiczne metody, jak nacieranie cebulą i okłady skalarepy, ale działają mniej więcej tak samo jak tabletki antykomercyjne. Czyli wychodzi na to, że jedyna i najskuteczniejsza metoda antykonfekcyjna jest to połyk. Siema! Solaris.